Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku przetestuję przewodowe słuchawki douszne firmy Xiaomi. Można powiedzieć, że ten rodzaj słuchawek powoli odchodzi w zapomnienie, wyparte przez bezprzewodową technologię Bluetooth. Jednak myślę, że znajdą się jeszcze osoby, które z takich słuchawek chcą korzystać i je kupić. Dlaczego zdecydowałem się akurat na te słuchawki? Powód jest bardzo prosty. Ostatnio pojawił się festiwal Xiaomi, gdzie można było kupić kilka ich produktów w obniżonej cenie, w tym m.in. właśnie te słuchawki, i zapłaciłem za nie łącznie z wysyłką 21 zł. Na Ceneo najtaniej można je kupić za około 35 zł z wysyłką. Jeszcze kilka dni po zakończeniu promocji można było je kupić w tej obniżonej cenie. Normalnie kosztują na stronie 39 zł plus koszta wysyłki. A czy ta cena jest adekwatna do ich jakości? Tego dowiecie się w podsumowaniu. A teraz przejdźmy do rozpakowania tych słuchawek. Opakowanie jak na produkty Xiaomi przystało jest proste, minimalistyczne i skopiowane. Z boku mamy podstawowe informacje: impedancja 32 ohmy, końcówka jacka 3,5 mm niklowana, i wydaje mi się, że podawanie tutaj tego parametru w formie, nie wiem, jakiejś gloryfikacji tego urządzenia jest totalnie niepotrzebne, ponieważ większość końcówek jest albo niklowana, albo pozłacana. Ma to głównie funkcję ochronną. W tej kategorii cenowej nie ma to jakiegoś większego wpływu na jakość dźwięku. Moc 5 mW, waga 14 gram, długość kabla 1,25 m, więc jest to mniej więcej standardowa długość kabla dla tego rodzaju słuchawek. Jest jeszcze instrukcja obsługi, która nie jest z tego modelu. Nie wiem, czy ktoś w ogóle patrzał, jak wkładał je do tej kieszonki, czy to sprawdzał. Jest tutaj panel ten do sterowania pokazany z trzema przyciskami. Nasz model ma tylko jeden przycisk odtwarzania, pauzowania muzyki oraz odbierania, wyciszania lub odrzucania połączeń. W zestawie znajduje się kartka informacyjna po chińsku, najprawdopodobniej prawidłowego użytkowania. Dodatkowe dwie pary gumek oraz słuchawki oczywiście, wraz z trzecią już założoną parą gumek. Jak deklaruje producent, gumki w słuchawkach Xiaomi zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najlepiej dopasowały się do ucha, żeby nie wypadały. Dla porównania mam gumki z dwóch popularnych modeli: niebieskie JBL T110, białe Pionery lub Pionery, jak to woli, C1. Wiadomo, że gumki to jest kwestia indywidualna, jednym będą pasować lepiej, drugim gorzej, dlatego nie będziemy polemizować na ten temat. Mi pasują w miarę dobrze, nie wypadają, to jest najważniejsze. Korpus słuchawki jest wykonany z anodowanego aluminium, co znaczy, że ma zwiększoną odporność na zarysowania. Tutaj ten przewód, który wychodzi ze słuchawki, ma taką twardszą gumę, co zwiększa jego odporność na jakieś tam pęknięcia. Panel z przyciskiem, gdzie pauzujemy, puszczamy, odbieramy lub kończymy połączenie telefoniczne, niby wydaje się ok, jednak nie wiem, mi troszeczkę wieje to taką tandetą. Mamy tą wspaniałą niklowaną końcówkę. Wyjście kabla jest na prosto. Nie wiem, jak wy preferujecie, ale ja wolałbym jednak, żeby ten kabel zaginał się o 45 lub o 90 stopni. Jeżeli chodzi o przewód w tych słuchawkach, jest on wykonany z dosyć twardej gumy, tak więc nasz komfort użytkowania będzie troszeczkę ograniczony. Będą się również troszeczkę plątać. Pytanie tylko, które słuchawki się nie plączą. Dobra, zanim przejdziemy do testu praktycznego, chciałem jeszcze powiedzieć o trzech ważnych lub mniej ważnych parametrach. Pierwszy parametr to pasmo przenoszenia. Słuchawki Xiaomi mają ten zakres od 20 do 20 tysięcy Hz. Popularne modele JBL T110 mają taki sam zakres. Natomiast Pionery C1, z którymi będę porównywał te dzisiejsze słuchawki, mają ten zakres od 10 do 20 tysięcy Hz. Tak więc jest on troszeczkę większy. Z tym, że trzeba pamiętać, że słuch ludzki funkcjonuje w zakresie od 20 do 20 tysięcy Hz. Tak więc jeżeli ktoś ma jeszcze tam dodatkowo, powiedzmy, uszkodzony słuch i słyszy w zakresie, powiedzmy, od 25 do 17 tysięcy Hz, może tak naprawdę nie usłyszeć tej szerszej gamy dźwięków, które oferowałyby na przykład te lepsze słuchawki z tym większym zakresem przenoszenia pasma. Drugim parametrem jest impedancja, czyli oporność, i tak jak już powiedziałem wcześniej, słuchawki Xiaomi mają ją na poziomie 32 ohmów, JBL T110 oraz Pionery C1 mają ją na poziomie 16 ohmów, i tak teoretycznie te z niższą opornością powinny grać troszeczkę głośniej, jednak będą miały krótszą żywotność, i analogicznie te z wyższą opornością będą grały troszeczkę ciszej.
jednak będą bardziej żywotne. A jak jest w rzeczywistości, to najlepiej wypowiedzcie się w komentarzach. I trzeci, ostatni parametr SPL, czyli maksymalny poziom ciśnienia akustycznego. I po kolei JBL-e mają go na poziomie 96 dB, Xiaomi 98 dB i Pioneery C1 100 dB. A co to oznacza? Że na przykład słuchając, powiedzmy, muzyki na słuchawkach Xiaomi na poziomie 98 dB, dźwięk będzie bez zniekształceń, powyżej pojawią się już zniekształcenia, tak więc najlepiej wypadają znowu tutaj Pioneery C1, gdzie ten próg jest 100 dB. Trzeba jednak pamiętać o tym, że próg bólu to 120 dB, który występuje m.in. na koncercie rockowym, tak więc ten parametr będzie z pewnością ważny dla osób, które słuchają głośno muzyki i chcą ją mieć bez zniekształceń. Dobra, dosyć tego biadolenia, przejdziemy teraz do krótkiego testu praktycznego, gdzie porównam te słuchawki Xiaomi do Pioneerów C1, które pod względem parametrów wypadły najlepiej, i na końcu moja ocena. Na początku sprawdzę mikrofon, jak słychać przeprowadzane rozmowy. Dzwonimy. No, halo, jak mnie słychać? Dobrze? Wyraźnie, nie ma żadnych szumów ani nic takiego, echa. Dosyć głośno, tak? Wyraźnie, dobra. A jak byś miała porównać z telefonem, to jest, na przykład odczułabyś różnicę, że teraz nie rozmawiam z... Nie ma różnicy. Jakbym już ze telefonu gadał. No to dobra, to dobra. Czyli jakbyś miała ocenić, powiedzmy, daremny, średni, dobry, to... Jest dobry, tak? Dobry jest. To dzięki, to się rozłączam. No, jak sami słyszeliście, mikrofon działa dobrze. Pora teraz na test muzyczny. Najpierw posłucham muzyki z telefonu, później z takiego prymitywnego odtwarzacza MP3. Zaopatrzyłem się w taki rozgałęźnik. Z jednej strony mam podłączone słuchawki Xiaomi, z drugiej strony są Pioneery, które, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o parametry, no to zwyciężyły w tej całej rywalizacji. Wiadomo, na to wszystko trzeba brać sobie poprawkę. Ja też jakiegoś słuchu nie mam super dobrego. Postaram się powiedzieć wam moje wrażenia, jeżeli w ogóle jakieś będę miał. Suszyć, skruszyć, zmielić, zmarzyć, podgrzać, zalać i zaparzyć. Suszyć, skruszyć, zmielić, zmarzyć, podgrzać, zalać i zaparzyć. Wydaje mi się, że te Pioneery są troszeczkę cichsze, a teoretycznie powinny być głośniejsze. Bas w słuchawkach Xiaomi jest dosyć mocny, jednak staje się on po chwili troszeczkę taki przytłaczający. W Pioneerach mam dużo lepsze odczucie, jeżeli chodzi o to. Ciężko mi jest powiedzieć taką naprawdę znaczącą różnicę pomiędzy jednymi słuchawkami a drugimi. Jedynie mówię, te Xiaomi wydają się być o ciut głośniejsze. Posłucham sobie jeszcze teraz muzyki z odtwarzacza MP3. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Powiem szczerze tak, no na odtwarzaczu tak samo słychać, jakby te Xiaomi były troszeczkę głośniejsze. Ciężko mi jest naprawdę ocenić jakość dźwięku w tych wszystkich słuchawkach. Nie mam aż takiego doskonałego słuchu, żeby powiedzieć, że na przykład, nie wiem, JBL-e czy Pioneery lepiej grały. Jak dla mnie, to one grają bardzo podobnie. W szczególności jest to taka sama półka cenowa, od 40 do 60 zł. Tak więc ciężko mi jest naprawdę jednoznacznie powiedzieć, że Pioneery czy Xiaomi są lepsze. Te słuchawki Xiaomi jak najbardziej dobrze grają, jak dla mnie. W cenie, za jaką kupiłem te słuchawki, czyli 21 zł łącznie z przesyłką, no to jak najbardziej się opłacają. W normalnej cenie, to tak jak powiedziałem, na Ceneo tam około 35-36 zł z wysyłką, z oficjalnego sklepu Mi Home wychodzi to około tam 47 zł. Jest to też, wydaje mi się, cena w miarę do przyjęcia. Osoba, która jest jakimś tam audiofilem i dobrze słyszy
jakość dźwięku wydobywanego ze słuchawek. Z pewnością nie wybierze słuchawek w kategorii cenowej od 40 do 60 zł, tylko pewnie te ceny zaczną się od 100 do 200 zł wzwyż. Jednak dla prostego człowieka, który chce sobie posłuchać po prostu muzyki z telefonu czy odtwarzacza bez jakiegoś większego zagłębiania się, czy bas jest większy lub mniejszy, czy ta jakość jest troszeczkę większa czy mniejsza, no to jak najbardziej te słuchawki mogę polecić. Na koniec chciałem powiedzieć, że nie jestem ekspertem w dziedzinie sprzętu muzycznego, tak więc jeżeli macie jakieś uwagi do tego, co mówiłem, śmiało piszcie w komentarzach. W szczególności, że z komentarzy czasami się idzie dowiedzieć dużo więcej niż z samego filmiku. Gorąco zachęcam do subskrypcji kanału. Już niedługo kolejna recenzja, gdzie będę testował kilka ziół oraz olejek CBD. Także już teraz zapraszam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!